Altbank jest add-onem do systemu SAP Business One, rozszerzającym jego funkcjonalność o możliwość eksportu przelewów do systemu bankowego. W menu Administracja, Inicjalizacja systemu, Altap, Altbank mamy możliwość ustawienia opisu tytułów do przelewów, np. numer dokumentu i nazwę PH. Możemy wskazać folder docelowy, gdzie mają się zapisywać pliki z przelewami. Domyślnie będzie to pulpit. Ponadto po instalacji można również wczytać aktualną bazę banków. Klikamy aktualizuj. OK. Eksport przelewów wykonuje się z menu Banki, Eksport przelewów. Mamy tu możliwość wyboru klienta, dla którego chcemy zrobić przelew, grupy odbiorców, grupy dostawców, wybrać klienta według przypisanej dla niego charakterystyki, wskazać datę wystawienia dokumentu lub terminu płatności, lub ograniczyć dokumenty tylko do wybranego konta kosztowego. Wybierzmy rok 2009. Widzimy tutaj dokumenty, czyli faktury zakupu, za które musimy dokonać przelewu. Widoczne jest tutaj nazwa klienta, numer dokumentu, rodzaj dokumentu, datę wystawienia dokumentu, termin płatności, ilość dni przeterminowanych oraz kwotę do zapłaty. Ponadto widać tu również walutę. W kolumnie przelano widoczna jest już kwota, która została przelana, czyli czy faktura została rozliczona w całości czy częściowo. W pozycji kwota można wpisać kwotę, którą chcemy przelać, czyli częściową. Zaznaczając opcję przeterminowane, widoczne są tylko dokumenty, które są już po terminie płatności. Aby przygotować zbiorówkę z przelewów, zaznaczamy przelewy. Możemy wpisać kwotę częściową do zapłaty. I klikamy zapłać. Po odświeżeniu widać informację o przelanej kwocie. Na zakładce zbiorówki widoczne są paczki z przelewami. Widoczna jest data zbiorówki, łączna kwota na zbiorówce oraz rachunek, z którego realizowany jest przelew. W tym miejscu można wybrać rachunek, z którego realizowany jest przelew oraz wybrać format pliku do eksportu. Po wybraniu grup przelewy według PH zostanie utworzony jeden przelew dla danego klienta z płatnością za wcześniej wskazane faktury. Wchodząc w szczegóły zbiorówki, widoczne są dokumenty, za które realizujemy płatność. W tym miejscu
mamy możliwość zmiany treści dokumentu. Lub pozostawić tak, jak został wybrany wcześniej. W oknie tym można również usunąć przelew z danej zbiorówki. Zaznaczamy zbiorówkę. Klikamy eksport. Został utworzony plik z danymi do przelewu we wcześniej wskazanym miejscu. Po wybraniu opcji wyeksportowane widoczne są zbiorówki wcześniej już przygotowane i wyeksportowane. Polecenie przelewu służy do wydruku dokumentów polecenia przelewu.